19 listopada, poniedziałek. Kacper wychodzi ze szpitala. Jak tam, syneczku, się czujesz? Ręka w porządku? Tak. A nie uciska cię tutaj gips? O. Dobra, wylizę się, spokojnie. Nic mi nie będzie, nie martw się. No wierzę, wierzę. Cieszę się, że tak szybko cię wypuścili. Na szczęście miałam w domu kilka świec intencyjnych. Wszystkie wypaliłam, żebyś tylko szybko wrócił do domu. I pomogło. Dobra, słuchajcie, przeparkuję tylko samochód, bo nie mogłam go zaparkować przed wyjściem. Okej, zaczekamy tylko na wypis i zaraz cię dogonimy. Okej. W domu czeka rosołek. Taki żółciutki mi wyszedł. Będzie ci smakował. Od razu cię wzmocni. O, Patryk, dobrze, że cię złapałem. Co ty robisz? Dzień dobry. Chciałem zadzwonić, ale uznałem, że to nie jest rozmowa na telefon. Chodzi o twój wypadek. Tak. No ja wiem, że tracę robotę. To jest dla mnie oczywiste. Nie. Za to Paweł ją stracił. Paweł? Dlaczego? Okazuje się, że nie spadłeś przypadkiem. Liny asekuracyjne zostały podcięte przez Pawła. Nie wierzę. Przeprowadziliśmy wewnętrzne śledztwo. Ktoś widział, jak Paweł majstrował przy nich tuż przed startem zdjęć. Sprawa została zgłoszona na policję. Pewnie się do ciebie odezwą. Ale dlaczego? Dlaczego Paweł miałby to zrobić? Podobno też miał chrapkę na dublowanie głównego aktora. Nie mógł znieść, że to ty zastąpiłeś Karola, a nie on. Niewiarygodne. Myślałem, że jesteśmy kumplami. Wszyscy jesteśmy w szoku. Chciałem tylko, żebyś wiedział. Wracam do roboty, a ty zbieraj się szybko do kupy. Wszyscy na ciebie czekamy. Dzięki. Pozdrów ode mnie ekipę. Jasne. Na razie. Do widzenia. Do widzenia. Cześć. Paweł. No niewiarygodne. Wróżka mówiła prawdę. Bzdura. Sama słyszałaś. Żadna magia, tylko zawistny kolega z pracy chciał mnie wykończyć. A o czym ja mówię? Właśnie o tym. Nie pamiętasz? 5 mieczy, czyli fałszywa osoba w twoim otoczeniu. Musiało o tego Pawła chodzić. A 4 miecze, miejsce odosobnienia, szpital. Wszystko się sprawdziło, co do joty. Ja myślę, że wszystko interpretujesz tak, jak ci wygodne. Niczego nie interpretuję. Po prostu słucham, co się do mnie mówi. Co wróżka do mnie mówi. Gdyby twój ojciec jej posłuchał, byłby dziś z nami. Już. Już, mamo, nie denerwuj się. Mama upierała się, że karty ostrzegały mnie przed niebezpieczeństwem, a dla mnie było oczywiste, że wróżka powiedziała mamie to, co ona chciała usłyszeć. Przecież wiedziała, że uprawiam niebezpieczny zawód, w którym nie trudno o wypadek. A fałszywa osoba? W którym środowisku nie ma takich? Kilka godzin później. Kacper wciąż przeżywa to, czego się dowiedział. Nie może uwierzyć, że kolega z planu tak bardzo chciał mu zaszkodzić. Mamo, co się stało? Nic. To czemu płaczesz? Tak bardzo się o ciebie martwię. Ale nic mi nie jest, ręka się zaraz zrośnie. Młody jestem, zdrowy. Ta twoja branża to gniazdo żmij. Naprawdę wolałabym, żebyś miał inny zawód. Jaki na przykład? Skończyłeś AWF. Mógłbyś pracować jako nauczyciel albo jako instruktor na jakiejś siłowni. Ale ja kocham moją pracę, mamo, i nie wyobrażam sobie, żebym mógł robić coś innego. Ja sobie nie wyobrażam kolejnego twojego wypadku. Dobra, to pójdźmy na kompromis. Jaki? Ja nie zrezygnuję z zawodu kaskadera. Ci tu kompromis. Daj mi skończyć. Ale obiecuję ci, że przed każdym następnym filmem będę z tobą chodził do wróżki. I pozwolę, żeby przeprowadziła ze mną te wszystkie rytuały ochronne. Naprawdę? Jeśli ma ci to pomóc, to mogę nawet codziennie kąpać się w wodzie święconej. I amulet też będziesz nosił? Będę. A proszek kaskaryla będę mogła rozsypać na planie? No na to niestety nie mogę się zgodzić. O, widzisz. Daj mi skończyć. Ale będziesz mogła go rozsypać przed budynkiem, w którym będą zdjęcia. Nawet ci pomogę. Byle w nocy. Może być w nocy. Proszek zadziała tak samo. A widzisz, to jesteśmy dogadani. Dziękuję ci, synku. Dziękuję ci bardzo. Nie ma sprawy, mamo.